Dzisiejszym gościem jest Bartosz Sawicki, zwany też Fredem, prezes Promilków. Z okazji urodzin przeprowadzimy ten wywiad. Bartku, jak widzisz podsumowanie tego roku kolejnego? No myślę, że rok 2013, czyli nasze urodziny, jak wypadał okres od 31 marca 2013 do 31 marca 2014, czyli trzeci rok naszej działalności, mogę uznać sportowo. Nie był to najlepszy rok, ponieważ siódme miejsce na koniec sezonu nie dało nam praktycznie awansu na półfinały, na które bardzo chcieliśmy jechać po raz drugi. Poza sportowo myślę, że też nie było najlepiej, bo zajęliśmy drugie miejsce jako najlepsza strona wakacji na serwisie Play Arena. Czyli można powiedzieć rok taki do wycięcia, nic w sumie takiego nie wydarzyło się, co jest warte jakieś wspomnień czy nie wiem czego. No, w porównaniu z rokiem pierwszym czy drugim to nie ma co porównywać. W pierwszym roku zrobiliśmy awans do pierwszej ligi w Lubinie, w drugim roku pojechaliśmy na półfinały. Atmosfera i w ogóle wszystko wokół klubu fajnie działało, teraz tego akurat zabrakło. Oj, transfery w ciągu roku, naprawdę zmieniło się prawie wszystko w tym klubie. Trzon na pewno pozostał w tej drużynie, ale wymiany zawodników, którzy byli u nas, którzy doszli, naprawdę jest mocne przemrowywanie składu, ale myślę, że skład, który mamy teraz, pozwala nam na walkę o jak najwyższe cele w lubińskiej lidze. Na pewno chcielibyśmy przyczynić się, aby w nowym sezonie powalczyć mocno o pierwsze mistrzostwo miasta, albo chociaż Puchar Lubina, tak myślę, o zwycięstwo. Chcielibyśmy też na pewno na koniec tego sezonu dostać się na półfinały Ligi Nike Play Arena, jeżeli nie przez ligę, to poprzez przepustkę w Pucharze Lubina, w którym jesteśmy w ćwierćfinale. Rywali nie mamy najłatwiejszych, ale myślę, że powalczymy. No, na pewno każdy się nastawia na ten puchar, bo wiemy, że ligę zawaliliśmy na pewno początek sezonu, gdzie podejmowaliśmy tych lepszych rywali, nie mając składu, a później, jak się okazało po transferach, możemy grać jak równy z każdym zespołem w lidze. No, te porażki na początku sezonu nam nie pomagają, dlatego Puchar Lubina jest w tym sezonie priorytetem, bo no, niby mamy teraz Eisztorm, później czeka Warce Lubin, ale musimy się skupić teraz na Eisztormie. Jeżeli ich pokonamy, to później mamy półfinał i musimy dodać się wszystko i praktycznie dojście do finału już mogłoby nam dawać przepustkę na półfinały. No powiem, impreza się udała. Było ognisko, może pogoda nie dopisywała, ale fajnie, że ludzie się zjawili. No, na pewno żałujemy, że nie każdy przyszedł, ponieważ to miała być impreza zespołowa. No trudno, nie przyszliście, będzie okazja do następnej, że tak powiem, najebki. Ale no, tak się nie robi. Jeżeli się deklarujecie, że będziecie, to przychodźcie, bo dziura się wkurwił. 27 kwietnia nasze miasto organizuje bieg papieski na dystansie 5 km 400 metrów. Wpisowe to 10 zł. No niby nie jest dużo, nie jest też długi dystans, dlatego chcemy iść tam zespołem i pokazać się, że wspieramy także inicjatywy miejskie. I jeżeli jesteście zainteresowani, wpatrzcie info na naszym Facebooku facebook.com/promilkyway. No myślę, że najlepszym prezentem na trzecie urodziny, bo no nic nie zdobyliśmy praktycznie, to myślę, że najlepszym prezentem było pokonanie Monaru i Eisztormu w meczu ligowym. No, nigdy nie pokonaliśmy tych zespołów, a w tym roku oba zespoły odprawdziliśmy z kwitkiem, wynikiem 6-4.